Lumière znaczy po francusku światło. Tak też na nazwisko mieli bracia August i Louis, którzy wynaleźli urządzenie zwane kinematografem. Była to kamera i projektor w jednym. W 1895 roku opatentowali maszynę, i 28 grudnia w salonie indyjskim odbył się pierwszy pokaz filmowy. Pierwszym wyświetlonym filmem było wyjście robotników z fabryki Lumière w Lyonie, i ogólnie przyjęto. Że jest to pierwszy film na świecie. Za to pierwszą fabułą, a zarazem komedią, był Polewacz Polany. Była to również pierwsza adaptacja krótkiego komiksu. Jest to historia Urwisa, który postanowił zrobić dowcip ogrodnikowi. Gdy ten polewał polanę, chłopiec nadepnął na węża ogrodowego. Mężczyzna zajrzał do środka, chłopiec znów uruchomił przepływ wody i ta oblała biednego ogrodnika. Za ten niewinny żart dowcipnie się otrzymał solidne klapsy. Dobry żart tym fawart, choć wartość tym fa mocno chyba spadła w obecnych czasach. Pośród prezentowanych filmów był też taki, który przeraził widownię i o dziwo wcale nie był to horror. Wjazd pociągu na stację Ciotat sprawił, że niektórzy widzowie uciekali z sali. Kamera była ustawiona w ten sposób, że przez moment wydawało się, że pociąg wyjedzie z ekranu i wpadnie w publiczność. Dzisiaj w dobie kina trójwymiarowego widz jest przyzwyczajony do sztuczek kinowych, jednak 125 lat temu to mogło robić wrażenie. Kinematograf to nie było pierwsze urządzenie, które pokazywało tzw. ruchome obrazki. Rok wcześniej polski wynalazca Kazimierz Pruszyński zarejestrował pleograf, który również służył zarówno do rejestracji, jak i projekcji filmowych. Natomiast w 1891 roku Thomas Alva Edison opatentował kinetoskop. W przeciwieństwie do kinematografu czy pleografu umożliwiał on oglądanie filmu tylko jednej osobie przez zamontowany wizjer. Dlaczego w takim razie to 1895 rok przyjęty jest za początek kina? Zapewne z powodu pierwszego publicznego pokazu nagranych filmów. Czyli z historycznego punktu widzenia kino to doświadczenie zbiorowe. Oczywiście technologia poszła do przodu. Dzisiaj możemy oglądać filmy na różnych urządzeniach i możemy robić to sami. Mamy również filmy zrealizowane w technologii VR, w których może uczestniczyć tylko jedna osoba. Zatem historia kina przez ponad 120 lat istnienia od kinetoskopu po okulary VR zatoczyła symboliczne koło.